Chcielibyśmy się pana spytać, jak panu się podoba, jak emocje na festiwalu filmów? Emocje są niesamowite, bo przed państwem wschodząca gwiazda dziennikarstwa, przyszła diwa tego zawodu. Zapamiętajcie tą twarz, bo niedługo Grażyna Torbicka będzie musiała zawijać torby. A teraz odpowiem na pytanie z chęcią, jak to miało być? Jak się panu podoba, jak emocje i jak ludzie? A emocje są ogromne, no niesamowite. No w ogóle no, festiwal filmów to jest całe moje życie, bo ja prawdę mówiąc całe życie, przyznam się, uciekałem od życia, bo miałem problem z akceptacją rzeczywistości taka, jaka jest. I jak byłem małym dzieckiem, to po cichutku czekałem na klatce schodowej, aż moja matka wyjdzie do pracy. I jak ona wyszła, to ja po cichu wracałem. Przesypiałem do 10, bo o 10 otwierali wypożyczalnię wtedy kaset wideo. Szedłem i oczywiście nie miałem pieniędzy, więc zbierałem na krechę 10 dziennie i oglądałem te filmy i żyłem tymi filmami i wyobrażałem sobie takie życie jak w filmach, jak w tych komediach romantycznych, te miłości, to wszystko. I uwielbiam film, kocham film, bo film to jest całe moje życie. I chciałbym, żeby moje życie było filmowe i staram się, żeby właśnie takie było, żeby ludzie w moim otoczeniu tak się czuli, chociaż przyznam się szczerze, że no... Życie czasami to koryguje i nie jest tak pięknie, są różne problemy, trudności, ale generalnie jest pięknie. A skoro o filmach, to na jaki film pan najbardziej czeka? No wiadomo, na jaki, no na film Siedem Uczuć. Nie mogę się doczekać. To jest dla mnie w ogóle kosmos, jak dzisiaj rano wstałem i zobaczyłem na plakacie te wszystkie nazwiska i że ja tam w ogóle jestem, to sobie myślę, Boże, naprawdę ty to jesteś niesamowity, potrafisz sprawić niesamowite niespodzianki i prawdę mówiąc jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się zadziało naprawdę i dzisiaj będę miał okazję zobaczyć ten film. No więc nie ukrywam, że tych emocji jest bardzo dużo. A propos względności, to jest taka teoria Eisensteina, ale ja... Może Einsteina, Danusiu. Einsteina może. Prawdę mówiąc nic z niej nie rozumiem, prawdę mówiąc. A ja ją pani wytłumaczę. Tak? Interesujące. Tą całą teorię względności, tę. Jest to dla mnie ważny film, nie tylko pod względem, no oczywiście, wielkiej przygody aktorskiej i filmowej i z takimi niezwykłymi twórcami, ale też temat tego filmu, który opowiada o dzieciach, o naszych zwariowanych czasach, o dzieciństwie, o wybrykach, o tej niewinności, ale też o innych aspektach, czyli o różnych naszych tam problemach, lękach. Więc czekam na ten film z niecierpliwością. A ty znasz teorię Einsteina? No sama jestem ciekawa. Otóż, jeżeli ja włożę mój palec do pani pupy. Ach, nie no, wie pan co też pan. Jezus Maria, Lucjan Józefie Święty. Może się obejdzie, pan wyjaśni bez tego, panie Lucjanie. Hipotetycznie tylko mówię. Przykładowo włożyłem więc już mój palec do pani pupy. Załóżmy na moment. Skoro to konieczne. Do wyjaśnienia niezbędne. Wszyscy święci, trzymajcie mnie. To teraz, kiedy już trzymam mój palec w pani pupie. Niech mnie ktoś uszczypnie. Pytanie brzmi, czy to pani ma palec w pupie? Czy to ja mam palec w pupie? Aha. Otóż oboje mamy palec w pupie! Op, i cała teoria względności! A jak myśli pan, jak się panu będzie oglądało taki film na takich scenach przy tylu widzach? No na pewno będę miał pełne portki z nerwów i już mam lekkiego jeża w żołądku. Nie wiem, czy znacie to uczucie, jak jest przed klasówką. Tak się czuję jak przed klasówką i rzeczywiście mam ogromny stres. Ale co, no ten stres trzeba pokonać. Na szczęście jutro też jest ten film, więc dzisiaj jak przejdą pierwsze emocje, to pozwolę sobie go jeszcze raz jutro na spokojnie zobaczyć i no i tyle, no.
A który to jest pana raz na festiwalu filmów? Powiem tak, teraz, ostatni raz grałem niedawno w filmie z Krzyśkiem Czeczotem i wysłał mi zdjęcie, bo widzieliśmy się na planie ostatni raz przy filmie Chrzest u świętej pamięci Marcina Wrony. To było 9 lat temu, 2009 rok i wyobraź sobie, że ja tamtej pory nie byłem. Trochę zająłem się życiem, a nie filmem i trochę innymi sprawami. No i to jest po 9-letniej przerwie mój pierwszy raz i czuję się, jakbym był tu pierwszy raz, bo jestem z moją narzeczoną, która zresztą też występowała w tym filmie. Mało tego, występował mój Fryderyk, mój synek, bo był w brzuszku już wtedy, więc na pewno tam też działał i różne aktorskie historie pokazywał, więc to jest dla mnie magiczny festiwal. A który raz? No, powiem, że od dnia Świra byłem co roku do tego 2009, więc chyba 8 albo 9. A 8, a to moja szczęśliwa liczba, to zostańmy przy 8. Będzie taka magicznie. No widziałaś, no nieładnie tak. Widzisz, musiały. Zawsze człowiekowi wytknął, nie jego słabości. You are. No sam powiem. Bo ty mnie stresujesz. Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy... No ładnie zakończyła, nie? Tak. Ale ja jeszcze raz powiem, diwa dziennikarstwa, wschodząca gwiazda. Zapamiętajcie tę twarz, już niedługo wszystkie gwiazdy będą waliły drzwiami i oknami, a ona będzie stała i mówi, nie kadruj mnie tak, tym profilem, z tej strony lepiej wyglądam. Gratuluję pierwszego Bardzo gwiazda. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. We'll be right back.